Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 werset. Znany brytyjski kaznodzieja Spurgeon podczas jednego ze swoich kazań zapytał słuchaczy, czy zwrócili już kiedyś uwagę na to, że pismo uczących się pisać dzieci jest najbrzydsze zazwyczaj w ostatnich linijkach strony. W pierwszej linijce sam nauczyciel starannie wpisuje literkę czy słowo, które ma być odwzorowane. Na ten wzór patrzą uczniowie, kiedy zaczynają swoją pracę w drugiej linijce. W trzeciej linijce najczęściej zerkają na poprzednią, czyli na swój odpis, a w czwartej podobnie na trzecią. Tym sposobem pismo wygląda coraz gorzej. Podobnie ma się sprawa z chrześcijaństwem. Apostołowie naśladowali Pana Jezusa i byli do Niego podobni. Tak zwani ojcowie Kościoła odzwierciedlali apostołów, a następni chrześcijanie odwzorowali się na nich. W ten sposób te odpisy z biegiem czasu stawały się coraz gorsze. Dzisiejszy werset uczy nas, że najlepszym odpisem jest zawsze ten, który pochodzi od oryginału. Dlatego jesteśmy wzywani, aby patrzeć bezpośrednio na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Adresaci listu do Hebrajczyków mieli wprawdzie możliwość spoglądać na obłok świadków, na licznych mężów i niewiasty wiary, od których mogli się wiele nauczyć i doznać pokrzepienia. Rozdział 11 listu do Hebrajczyków. Jednak bardzo ważne dla nich było, aby nie pozostać przy ludzkich niedoskonałych wzorcach, lecz mieć oczy skierowane na samego Chrystusa. Tylko Jezus Chrystus jest tym oryginałem, tym pierwowzorem. Jego każdy krok na tej ziemi był doskonały i nieomylny ku czci i radości Boga oraz dla dobra ludzi. On jest naszym doskonałym wzorem.